Witamy na pierwszym biwaku majowym drużynków CZHP Rzeszów. Zobaczcie, jak pięknie rozłożyliśmy energię. Teraz w programie. Za niedługo odbędzie się gra, 20-kilometrowa marsz, później spotykamy się po wszystkich punktach tutaj i na obiad o kolację zjemy sobie bogracz. Wszyscy dostaniecie jedzenie, prowiant, który przygotujecie sobie w trakcie drogi. Właśnie za chwilę będziecie wychodzić na grę. Jak nastawienie? Nastawienie bojowe, damy radę i ogólnie wszystko będzie git. No i miejmy nadzieję, że będzie dobra zabawa. Nie? Jestem przygotowany na wszystko. Oczywiście. A jakie miejsce chcecie zająć? Jeszcze raz pytanie. Jakie miejsce chcecie zająć? Pierwsze. Za mną pierwszy patrol, który spotkaliśmy na trasie. Ciekawe, jak sobie radzą. Możemy ich o to zapytać. Zapraszam. Patrolowy, czy są jakieś punkty, które sprawiają wam trudność na trasie? Raczej jest dobrze i trasa jest dość fajnie wyprawiona i myślę, że nie będzie. A ile punktów już jest za wami? 3 w tym momencie. I dochodzimy do 4. Okej, a ile jest punktów łącznie? 12. Dobra, to życzymy wam powodzenia. Co na razie do tej pory robiliście? Szliśmy tam, gdzie mieliśmy. Aha, a szliście po mapie? No tak. Co mi się podoba gra? Fajna jest. Fajna jest? A co do tej pory zobaczyliście? No mi się bardzo podobało to, co nam mówił Witek. Bardzo fajne rośliny były różne do jedzenia. Jak przebiega wasza trasa? Były jakieś komplikacje, nie wiem, nieprzewidziane zdarzenia, zuchy, które mdlały.
wiesz, wybuchy, pościgi, nie, strumyki normalnie i cała moc wrażeń w ogóle. Wow, strumyki, to jest dopiero czar. No, po kostki. Nie. No, ostra jazda. Takie meandry były, no, czad. Wszystkie zuchy przeżyły? W większej części. No tak, do stóp, nie? Bo tam niżej to mokro. Muszę was zatrzymać tutaj. Dobra, pogoda nie sprzyja takim wyprawom, ale powiedzcie, jak wam się podobało. Było świetnie, mamy niesamowite przeżycia, prawie zrobione wianki, dużo fajnych zdjęć i nauczyłyśmy się całego prawa puszczańskiego. Czy robiłyście wianki z mleczy? Na początku tak, ale później sobie uświadomiłam. Nie na jej nos. Dokładnie, widać po nosie wali. Znaczy, na początku miałam robić, ale później mi dziewczyna powiedziała, że one barwują ręce. I stwierdziłam, że nie będę robić. No. To jest historia życia walentynki. Ej, weź jakoś zhejtujcie grę, bo wszyscy mówią, że było fajnie. No to ogólnie to punkty były beznadziejne, nie mogliśmy znaleźć. Punktowych nie mogliśmy znaleźć, w ogóle nie było żadnych ludzi na punkcie. No nie, po prostu skandal. Skandal właśnie, jak na grze bez punktów mogły być? Zgłaszam protest, Ali, idziemy protestować. Właśnie. Idźcie, powodzenia. Powiedz nam, jak przeżyłaś noc i jaka była temperatura? Czułam się naprawdę jak na plaży. Perfekcyjnie, słoneczko i po prostu w nocy przegrzewało. Cudownie. Jak wam się podoba do tej pory na biwaku? No bardzo się podoba, bo jest bardzo fajnie. A co do tej pory robiliście? No śpiewaliśmy, było ognisko, bierałyśmy parówki, wymyślałyśmy piosenkę zastępu. Moment, przeprowadzę wywiad z piątą drużyną starszą harcerską Zośka. Ciekawe, co one sądzą na temat biwaku. To prawdę interesujące. Niewiarygodne. Już na zawsze są.